Polski po wygranej na KSW-39. Gratuluję tego zwycięstwa. Powiedz, na ile to było symboliczne, że we własnym mieście, czy obok, tak, własnego miasta i były mistrz i były pretendent? Słuchajcie, no, marzeniem każdego sportowca, absolutnie każdego, niezależnie od dyscypliny, jest wyjść na PGA Narodowym, zobaczyć blisko 60 tysięcy ludzi, które, wiesz, skandują twoje imię, twój pseudonim, śpiewa z tobą piosenkę, przy której wychodzisz, wiesz, scenę w Warszawie. Milion tysięcy myśli w jednej chwili, wiesz, ciary, które zostaną do końca życia i wspomnienia, które zostaną. Ja nie muszę, wiesz, odkręcać zdjęć teraz, nie muszę patrzeć na jakieś wideo z tego, bo ja to wszystko mam. I za każdym razem, jak sobie spojrzę na ten puchar, który wyniosłem z klatki, no to powiem, że spełniłem największe swoje sportowe marzenie i odniosłem największy sukces, nie tylko przez pryzmat pojedynku i zwycięstwa na karcie, z takiego suchego, że niejednogłośną decyzją zwyciężyłem Soko Dżu, którego ja pamiętam, miałem przyjemność komentować jeszcze w czasach jego startu w Pride i jarałem się jego walkami, wiesz, i to powiedzenie, które dosyć często jest przytaczane, że trenuj tak mocno i rób wszystko, aby twoi idole stali się twoimi rywalami. Ja miałem cały czas to w głowie i z każdym jednym treningiem, mimo że nie ukrywam, że było ciężko, było bardzo ciężko nawet po 6 latach wejść z powrotem w ten tryb, ale zrobiliśmy kawał mega roboty. No, widzieliśmy, że cardio będzie głównym faktorem tego pojedynku i faktycznie i ta kondycja. Jakby tak naprawdę, wiesz, ja mógł mówić, o, jeszcze 3 rundy mógłbym walczyć. Pewno nie, bo nie chcę mi się aż tyle walczyć, ale cieszę się, że trzecią rundę zdeterminowała przede wszystkim przygotowanie atletyczne. Zabrakło oczywiście troszeczkę takiego ruszenia, bo można było to skończyć w trzeciej rundzie. Ale też nie chciałem ryzykować, żeby wpaść za głęboko. Widziałem, że on nastawił się na sprowadzenia, widziałem, że czekał na mnie, więc Robert Złotkowski, dumny z tego lewego prostego, który zrobił trzecią rundę, za co serdecznie dziękuję. I nie do końca ten pojedynek był taki, jak sobie go wizualizowałem i trenowaliśmy i wszystkie akcje, które robiliśmy nawet na rozgrzewkach, ale najważniejsze dla mnie, że zwycięski i nie ma znaczenia teraz to, co działo się w tych przygotowaniach, a tam było sporo fajnych kryzysów, to, że mam rękę do operacji i to, że wszystko mnie teraz boli. Fuck that, wiesz, zrobiliśmy to, nie? A co działo się w twojej głowie, gdy sędziowie, anonser w tak emocjonalny sposób czytał te wyniki, powoli podnosząc napięcie? O czym myślałeś wtedy? Komu podziękuję po walce? nie, no oczywiście, nie byłem pewny werdyktu, to wiesz, myślałem, że tą drugą rundę można było dać 10-8, tak z mojego oglądu, czy oglądu, to ciężko powiedzieć, że oglądu, bo nie pamiętam tej rundy, ale... No właśnie. Ciężko mi mówię, mam szczękę strasznie mocno odbitą, ale nie złamaną na szczęście, nic nie, ten kanapkę zjadłem, więc jest okej. Okay. Znieczuliłem się trochę to już, idąc sobie na wywiad. Kanapku. Lidokaina wpłynie, whisky, oczywiście, że whisky. No. Janek Błachowicz powiedział, że przyniesie tylko łyka, jakby co, żeby nie było, żeby przyjdzie na chlany na wywiad. Poczekaj, bo zgubiłem teraz wątek przez te whisky. Kurwa, no. Możesz mówić dalej. Opowiada, Jura. Jakie było pytanie? Ja pytałem, o emocje, tak? Że zrobiłem dużo w trzeciej rundzie i pierwszą rundę, która była niestety bardzo zachowawcza, ale taka miała być. Dobra, nie ukrywajmy, no. Jakbym ruszył w Soko Dżu wymianę w pierwszej minucie, to z dużym prawdopodobieństwem zapoznałbym się z dechami po ciężkim nokaucie, bo on wtedy jest najgroźniejszy. Chcieliśmy pierwszą rundę przechodzić, lekko kontrolując dystans. Zabrakło kilku akcji, które mieliśmy planowane, ale no, mówi się o tym zjawisku rdzy, tak, wracającym po długiej przerwie. U mnie to w moim przypadku 6 lat i faktycznie, o ile ostatnie sparingi w klubie z chłopakami, a wydaje mi się, że mam mocniejszych sparing partnerów niż Soko Dżu aktualnie na papierze powinien być, nim to wyglądało dobrze, ale już walka zweryfikowała. Cieszę się, że nie zablokował mnie stres, że bardziej zostałem naładowany i wiedziałem, że nie mogę tego oddać. Na drugiej rundzie dostałem parę mocnych ciosów, nie tylko w parterze, które mnie porozcinały, ale też w stójce, bo drugą rundę tak do połowy trzeciej też nie widziałem do końca na prawe oko, ale jeszcze ten lewe oko było dobre i lewy prosty też był dobry, więc spoko. To są takie detale, wiesz. Ja powiedziałem, że ja mogę się połamać w tej walce, byle tylko zwyciężyć. A pod koniec tej drugiej rundy czułeś to wsparcie z trybun? Tak, no to jest to, co ja też często mówię, że zawodnicy generalnie są sfokusowani na to, co mówili narożnik. Ja narożnik słyszałem doskonale, mimo wrzawy publiczności, ale w tych trudnych momentach, kiedy się leży na plecach, kiedy widzisz, że kurwa, mać krwawie, nie?
zaraz, wiesz, żeby ci lekarz nie przerwał, tylko żeby to nie było mocno, wiesz, i tam, wiesz, przytulasz się do maty, sprawdzasz, ile zostawiasz krwi na tym, dobra, nie ma tragedii, nie? To wtedy słyszysz tych ludzi, którzy krzyczą Juras i wiesz, jak te 50 parę tysięcy ludzi trzymało za mnie kciuki, to są te momenty, mówię, ty, dobra, ziomek, wstawaj z tych pleców, wiesz, bo to trochę kicha, nie, jednak przyjmować kolejne ciosy. Dobrze, że nie jestem rozbity sportowo, że nie w mojej karierze tak naprawdę przegrałem jedną walkę tylko przed czasem i z tego się cieszę, no. To było niesamowite, bo tam był taki ten moment, kiedy był jeden punkt i nie było wiadomo, był taki moment wyczekiwania. To chyba jest niezła adrenalina, co? Jak czekasz na ten wynik i wiesz, że tak naprawdę to zależy od sędziów i od tego, co się wydarzyło, a naprawdę do końca nie wiesz, co tam się w tych głowach sędziowskich dzieje. Szczerze, to nie był mój największy problem. Ja wiedziałem i mówiłem o tym przed pojedynkiem, że dla mnie dużym sukcesem będzie, żebym dał dobry pojedynek i żebym pokazał trochę to, o czym wspomniałem w klatce, wiesz, trochę Michała Materli, że w ciężkich momentach, że można wstać i dalej walczyć z charakteru. Wiesz, ja nigdy nie byłem, nigdy nie będę najlepszym zawodnikiem MMA w Polsce, że mam nie wiadomo jakie umiejętności w każdej płaszczyźnie, aby walczyć, aby zwyciężać i wiesz, teraz mogę zaraz wyzywać następnych mistrzów. To nie jest mój absolutnie cel. Ja cieszę się, że po 6 latach wróciłem, że dałem dobry pojedynek, że wygrałem przy takiej publiczności u mnie w mieście i to jest dla mnie najważniejsze. I wiedziałem po tej walce, że nie mogę mieć sobie nic do zarzucenia, że zrobiłem dla siebie, myślę, że wystarczająco dużo, szczególnie wiesz, wracając do gry po tej drugiej rundzie, że mogę być zadowolony i nawet jakby decyzja była dla Sokoju, to biłbym brawo, a schodziłbym z klatki z podniesioną głową, bo ustalmy, że byłem wskazywany na porażkę od początku do końca, zresztą bukmacherzy pewno trochę teraz się cieszą i ja też się cieszę, bo zarobiłem pieniądze. Ale chyba jest też super sprawa, jak 60 tysięcy ludzi krzyczy twoją ksywę, bo to jest chyba właśnie ten moment, dla którego warto wrócić, co? Nawet już pomijając walkę. Ale wiesz, że mówiliśmy o tym już. Ale to było tak ciekawe, wiesz, że... Teraz, to ile na siebie postawiłeś? Nie mogę wam powiedzieć. Nie mogę wam powiedzieć, że będziecie, jak będę do punktu szedł, LVB, żeby wiesz, żeby sprawdzić. Spotkania może sprawić to, że Andrzej Janisz na dłuższy czas będzie musiał sobie szukać nowego współkomentatora? Nie. Jesteśmy, wiesz, z Andrzejem duetem. I następną galę na pewno skomentujemy razem. Nie wiem, no zobaczymy. No, nastawiam się może na koniec roku, jeżeli będzie kolejna gala w Krakowie na Tauron Arenie. Mam dwie walki w kontrakcie, jedną już wypełniłem i zamierzam wypełnić również drugą. Wróciłem do gry, kurczę. Mówię, że to jest trochę tak jak narkotyk, że wracasz po 6-letnim odwyku. Że dzisiaj wróciłeś dwa razy, bo po odwyku... No, to narkotyk. Dobrze. Jest, nie, słuchajcie, ja mówiłem o tym, że to jest uzależnienie naprawdę na maksa i nie, wiecie, ja przez te 6 lat szukałem adrenaliny, która jest mi w stanie dostarczyć przynajmniej na miastkę tego, co czuje zawodnik stojąc na backstage'u, kiedy ring announcer czyta jego nazwisko, kiedy się wychodzi, już nawet nie mówię do takiej publiczności, ale w ogóle do klatki, wiesz, kiedy zaczynasz wymieniać ciosy, wygrywasz, nie ma piękniejszego uczucia i to jest to, co uzależnia. 6 lat byłem na odwyku, ale niestety znowu zacząłem. No i teraz wreszcie znowu będzie mogła córka wreszcie przekonać się o tym, to co mówiłeś, też chodzi ci o to, chciałeś to bardzo udowodnić, że jesteś wojownikiem, a ja tylko komentatorem, panem redaktorem. No właśnie, ale nie mogę jej pokazać tej walki niestety, no. Pokażę tylko, że wygrałem, zaniosę jej puchar, wiesz, no raczej nie chciałbym, żeby oglądała tą drugą rundę, bo wiesz, to jest bardzo emocjonalna dziewczynka i wiem, że będzie po prostu źle to znosić, mimo świadomości, że tatuś wygrał ten pojedynek, ale tak, no jestem zawodnikiem, tak samo jak komentatorem i tak jest, i czy ręka anonserem. Super, w czerwcu mam już bardzo dużo roboty, jakby co wyjazdowej, także... Jak się czujesz, kiedy 10 facetów klęczy przed tobą? Wolałbym, żeby to były kobiety. Łukasz, dużo lewego prostego w trzeciej rundzie, w zasadzie głównie lewy prosty. Powiedz może, jakich akcji zabrakło, bo mówiłeś, że kilku zabrakło. Zabrakło dołożenia prawego i skończenia lewym hajem w głowę, robiliśmy to bardzo dużo, ale też, kurczę, miałem świadomość, że jak się pomylę, to wyląduje na plecach, bo Sokoju czekał w trzeciej rundzie na to, żeby mnie wywrócić i wyleżeć ten pojedynek do końca, żeby decyzja była dla niego, więc ja się chciałem ryzykować. Zobaczyłem, że ten lewy prosty siedzi, że ten mój footwork robi robotę, że chodzę, że punktuję, więc nie chciałem zmieniać, po prostu chciałem dojechać na decyzję już w tym pojedynku. Może w następnym, jakbym miał okazję, to może bym więcej zaryzykował. W tym gdzieś zagrał trochę bardziej rozsądek. No i ta rdza, o której mówimy, no bo jednak, wiesz, mam 36 lat. Mimo, że nie wygląda. Ale tak jest. Może teraz wyglądam, bo morda zgreda już. Łukasz,
Łukasz, a jakie to jest uczucie być aktorem w takim spektaklu, w którym, który jest drugą najchętniej, drugą galą, jeśli chodzi o liczbę widzów, drugą najlepiej sprzedawaną galą na świecie? Co, ja nie... Jestem jednym z aktorów grających w tym filmie i cieszę się, że mogłem zagrać może nie pierwszoplanową rolę, ale gdzieś może dostanę jakiegoś mini Oscara, na pewno nie Malinę, za drugoplanową i to jest dla mnie fajne, mega uczucie, no kurczę, co bym mówił, chciałbym, żebyście kiedykolwiek doświadczyli tego, co ja doświadczyłem wychodząc do klatki. I potem już na tym werdykcie, bo nawet nie do końca pamiętam, co gadałem. Pewnie jakieś głupoty jak zwykle, bo gadam mocno głupoty, więc muszę sobie to odwinąć, żeby zobaczyć, czy nie panują jakieś głupoty.